Jedziemy na Illegal Zona. Jesteśmy spóźnieni. Czekamy na tego pana, co tam. Jesteśmy grubo spóźnieni, jesteśmy niewyspani. Jedziemy nie tym samochodem, którym mamy jechać. Mieliśmy jechać, bo klimatyzacja w tamtym padła. Jest bardzo ciepło. A jeszcze stoimy z tyłu samochodu, tu jest wydech i jest bardzo gorąco. Wcale nie jest to przyjemne. No, ale witajcie na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie relację z Illegal Zona. Stoimy w cieniu na szczęście. Już jest do 9, ile? 40? 45? Tak. No. Mniej więcej jest 28 stopni. Dostałem taką wiadomość przed chwilą. Ja zegarek mam tylko, żeby mieć, bo bateria oczywiście w nim padła. Będzie fajnie. Tam na Illegalu nie ma żadnego daszku, nic nie ma, więc będzie fajnie. Dobra, widzimy się na trasie. Gdzie policja wyjeżdżała? Tak kurwa nie chce mi wyjąć. To jest ten, to jest Mikołaj spuchnięty z TikToka, nie? Możecie go kojarzyć z mojego ostatniego TikToka. Parza mordeczka. Tak powiem. Ogólnie to postanowiliśmy dach otworzyć na światłach, żeby jakieś fajne rzeczy nam ponagrywać, ale stojąc w korku to nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Jeszcze raz, dzięki Budda, jedziemy do ciebie. Jak się uda, to ci powiem to w twarz. Dzięki Budda. Dzięki Budda. To jest jedyny motocyklista, który stoi w 20-kilometrowym korku i on w nim stoi, bo jedzie z nami i nie wie jak jechać. 20 km korka, a spójrzcie sami. Proszę, połóż mi! Złamałem mordzik! Boli! Się wybrałem, ale szkoda, wielka szkoda, że skończyło się z łamaniem! I co wie? Mikołajowi pękły plecy! Mikołajowi pękły plecy, to jest oficjalne! No żarówa pali f***, nie? Jesteśmy na miejscu, prawie! Jest godzina, uwaga! 11:31. Mieliśmy tu być przed 11, tak w pół do 11 mieliśmy być na miejscu. Godzina obsuwy, luźna guma. Nie ma sprawy. Stoimy w korku. Jest Mikołaj, któremu po drodze pękły plecy. Stoimy w korku, zaraz będzie skręcać w lewo. Nawigacja do miejsca docelowego, od którego jesteśmy stricte, no nie wiem, kilometr może? No 2 kilometry. Pokazuje nam 6 minut. Nie f***a, nie będzie to 6 minut. Bo przed nami dzieje się to, co się dzieje. Witam Illegal Zone! Co dzisiaj robimy? No, jesteśmy na Illegal Zone, stary. Właśnie wyjmuję bilety. Zaraz będziemy wchodzić. Dużo ludzi jest. Dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Chłodno jest. Jesteśmy przed wejściem chyba głównym. Nie wiem. Jest niedziela. Idziemy. Ciekawe, gdzie nam każą wchodzić. Lewo, prawo. Weszliśmy. Udało nam się, nie jest łatwo, bo możecie zobaczyć, co tam się dzieje. To się dopiero wszystko zaczyna. Mamy wejście takie fajne, z balona zrobione. To idziemy, zobaczymy, co tam się dzieje, nie? O k***a. Nagrały się. Dobrze, Budda krawężniki napraw. Dostaliśmy takie fajne opaski. Niecodzienny ten, niecodzienny bajer. Zawsze się takie klejone dostaje, a tutaj są takie fajne materiałowe, dociskane, propsy. W związku z tym, że operator, czyli Julian, nie wiem, czy się pokażesz, czy nie. Siemanko. Lubi robić zdjęcia, bardzo dobrze i bardzo dobrze mu to wychodzi. To idziemy teraz na miejsce, gdzie ja zauważyłem, że można zrobić fajne foty, więc zapraszam. Bye.
tym illegalu. Jesteśmy na strefie chyba JDM-ów, z tego co tak kojarzę, bo tak mamy takie furki tutaj, no z wyjątkiem tych tutaj. Gdzieś niemieckie gruzy, tam stoją furki Buddy, to żeśmy kurzą tam byli. Generalnie szału jakiegoś nie ma, ale fury faj. A tutaj znajomego Subaryna stoi. Idziemy może zobaczyć coś na torze, co oni tam upalają. Jesteśmy za tym, żeby pójść, pooglądać. Zobaczymy, może ktoś jakiegoś dzwona wyłapie. Co to, Rolls-Royce jest jakiś? Rolls-Royce. O, tam Amerykańcy stoją. Idziemy? No, najfajniejsze. No, ale ogólnie to ten, Kickster na scenie. Zawody mają, która fura ładniejsza z klasyków. I teraz mówią o tej trzy szurce, co tu stoi. No, ale jakoś tak ten. Znam ładniejsze samochody. Z klasyków. Widzowie, zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. A my jesteśmy tylko w przejściu między jednym placem, a drugim placem. Tutaj jest lekki ch**em z 1000 osób. I nie, przesadzam. Wczoraj było podobno 35 tysięcy. 35 tysięcy na całym placu było wczoraj? No. Chłopie. 35 tysięcy razy 140 zł? Zarobili. Będzie nowy projekt. Nie powiem, zarobili. Ciekawe jak daleko jest ten plac, bo tutaj żaruba jest taka, że jest. Jakąś scenę w ogóle zrobili chyba, no, czy ten. Są przecież normalnie z tego, z toru. Normalnie? Nawet nie normalnie. Co ty gadasz? Co ty gadasz, stary? Służba celna, ty. Tam straż graniczna. Graniczna. No. Chowamy, chowamy wszystko. Ale on to wygląda jakby przeszedł półmaraton, człowieku, nie? Słuchaj. Znaczy, ja się czuję też jakbym przeszedł półmaraton. Musiałem przejść przez granicę. Dobra, idziemy tam. Tam jest głośno i... Sprośno. I sprośno. Tam gumy pękają. Tak. Idzie tylko. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy grażynkowego Giera, Jarisa. Fajotek, SVJ, tutaj Drift Patriot, Paweł Grosz. Robią furkę, bo coś tam chyba się stało. A tutaj mamy Awka, to jest Aventador bodajże? Z głową poskładany. To jest stos, nie? Te wszystkie, które są wyprodukowane seryjnie, pikuś, nie? Ale ten ze złomu jest sztosem, totalnym sztosem. Paweł się tutaj dołożył, jego zębatka z motocykla jest na pewno tutaj. Ogólnie to jesteśmy teraz na torze. Tutaj się rozgrzewają stunterzy motocyklowi. Madrex, dziękujemy. Ostatnio na MWM-ie też jeszcze ładnie dali. Trybuna jest pokaźna. Ludzi dużo. Znowu, to powiem. Po raz piąty czy szósty raz już. Postarali się, nie? No, postarali się. Odejmować im tego nie można, postarali się. Czy chcesz loda? Dziwna propozycja. Waniliowego? Dziwna propozycja ode mnie, stary, ale chodź na loda cię zabieram. A ty, Julek, chcesz loda? No jeszcze jak? No to idziemy, tam są lody, zobacz. Chłopina co lata tam na kole, co się coś potrafi. Generalnie byśmy byli tutaj lepiej traktowani, ale my jesteśmy na tych najtańszych biletach. Nie mamy możliwości bycia VIP-em. VIP-y są tam, oni mają klimatyzację. My nie mamy. Zróbcie tak, żebyśmy byli tam. To od was zależy, widzowie. Jak będziecie oglądać, to następnym razem będziemy tam. Tam. Oni siedzą tam, mają stolik, balkon. Lepiej wszystko widzą. A na razie jesteśmy tutaj. A oni tam na tej trybunie to w ogóle mają przesrane już. Bo nam jest gorąco. Oni tam siedzą, się nie ruszają nawet. I tam 500 osób na jednej trybunie. Jak mniej więcej. Gdzie ten Mikołaj, co mu loda chciałem zrobić? Znaczy postawić. Przyszliśmy sobie na loda. Kolejka nie mała, ale czego się nie robi dla dobrego loda, nie? No ja też jestem już trochę zrezygnowany. Jakby nie patrzeć. Masakracja. Zrobiłem ci loda. Znaczy pani zrobiła ci loda. Ja ci daję tego loda. Idziemy gdzieś usiąść, coś z ten. Jest to jakieś miejsce, myślisz? No, daleko. Tak żeby chłodno było. Mają pierwszego minusa. Chcieliśmy sobie tam usiąść w cieniu, tam pod tym. Nie możemy. Bo tam VIP-y chodzą. A VIP-y to nie ludzie, nie? Nie, po prostu człowiek chce usiąść w cieniu, tu nigdzie cienia nie ma. No i chce, nie usiądziesz. Idziemy tam, w tym przejściu był jeszcze cień, nie? Możemy sobie usiąść, chwilę odpocząć. Jest naprawdę gorąco, więc powinni trochę namiotów takich dla ludzi chociaż postawić, nie? To byłby dobry pomysł, a
koszta zerowe praktycznie, jak na taką imprezę. Moim zdaniem. Ale kim ja k***a jestem, żeby wygłaszać tutaj swoje zdanie, tak? Piątaka, chociaż, nie wiem, do tej kwoty, której do biletów żeśmy wzięli, nie wiem, dorzuciliby i namioty dla ludzi by po prostu postawili. No, panie Konradzie, jak się podoba? Dobrze jest. Ja już wiem, czemu nie załatwili tak, żeby było cień. Rozkminione jest to w ten sposób, że nie ma specjalnie cienia, no nie? Ale załatwili, żeby była woda. Leją ludzi wodą, no nie? Leją wodą. Wiesz po co? Ludzie się składają z płci męskiej i z płci pięknej, tak? No i jak się leje wodą, to ta płeć piękna jest bardziej piękna. Tak? Tak. No jesteśmy tutaj dla was. Trochę hajsu na to poszło. Możecie się odwdzięczyć, wejść na mojego Instagrama, którego macie teraz tutaj na czapce. Tu będzie Instagram mój. Pożebram dla operatora też. Tutaj w czapce też macie Instagrama operatora. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Będziemy robić takie materiały jeszcze lepsze, ale się nie żegnamy teraz jeszcze. Jest git czy nie? A że pakują siano do środka, tak? Okej. Okay. No tak, kochani, my już jesteśmy po spocie. Generalnie było fajnie. Nie wiem, co o tym ty powiesz, Julek. No, mi się bardzo podobało. Mi się też bardzo podobało. Było poupalane, było na co popatrzeć. Było na co popatrzeć. Były pieniądze, były kobiety, były samochody. Byliśmy my. Najważniejsze oczywiście. Jesteśmy opaleni, jakbyśmy na wakacjach w Hiszpanii byli, co najmniej na Majorce. Mamy takie opaski, bardzo fajne, illegalowe. Najprawdopodobniej będą one dorzucone do giveawaya, którego dla was zorganizuję. Już niedługo on będzie, pewnie na którymś z live'ów. Ogólnie taka ocena całego illegala. Organizacja, moim zdaniem oczywiście, bardzo dobra. Nie staliśmy w żadnej kolejce. Nawet po lody żeśmy stali ile? 2 minuty? No może 5. No może z 5, no ale to nie było. No można było wytrzymać, nie? Nigdzie żeśmy nie stali, pobawić się można było. Nie zapewnili cienia, żeby usiąść, ale zapewnili wóz strażacki, który bardzo dobrze schłodził wszystkim atmosferę. Mi w szczególności jest to na TikToku. Telefon mój przeżył pierwszą kąpiel. No były te takie kółeczko było do kontrolowanego poślizgu, tak? Tak to się nazywa? Mhm. Chyba takie treningowe kółeczko, na którym woda się leje. No to oni lali wodą, można było tam podejść, ochlapać kolegę i wszystkich innych dookoła przy okazji. No my żeśmy się trochę pochlapali. Ogólnie przez cały spot byliśmy tam kilka godzin. 4 razy byłem mokry, jestem już znowu suchy. Względnie chyba, no tak prawie. No ale jestem prawie suchy. Co, należy się tutaj chyba dla nas jakaś łapka w górę. Należy się jakaś subskrypcja. Taka najlepiej z dzwoneczkiem. I zapraszam tutaj na mojego Instagrama oraz na Instagrama Julka, którego znajdziecie tutaj po lewej i tutaj po prawej. Nie wiem, czy dobrze pokazałem. No, powiedzmy. Powiedzmy, że tak. Zapraszam na Instagramy, zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. Na 1000 łapek w górę zrobimy salto BM-ką. Twórcze, co? Twórcze. Zrobimy salto BM. O, albo czym innym. No. Albo furą od Padre. No. Prędzej tamto. Ogólnie Budda zorganizował bardzo dobry spocik. Oby więcej takich. Ja propsuję. Ode mnie lecą takie szczere propsy dla niego za to. I co? Widzimy się w następnym materiale. I tyle. Więc